Przechodzimy do punktu 4.2. W prawie zbycia w trybie, trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 107, obręb 4, jednostka egzekucyjna Nowakuta przy ulicy Zakole. Jest to projekt uchwały Komisji Budownictwa. Może dwa słowa powiem. Jest ta negatywna opinia komisji, bo trochę zjedzę kaczkami. Ponieważ wpłynął protest mieszkańców osiedla Kantorowice. Proszę przewodniczącego komisji o wydanie opinii. Komisja po zapoznaniu się z tym wnioskiem mieszkańców negatywnie zaopiniowała zbycie działki w trybie ustnego przetargu nieograniczonego. Otwieram dyskusję. Jacia. Proszę, pan Zaleński. Pan Zwojarski. Ja tylko krótkie pytanie. 107 to jest ta działka, gdzie były wydarzenia? Nie, to nie jest tak. To gdzie budynek? Gdzie parki? Gdzie budynek? Proszę, pan Zwojarski. Ja może tak tu wszystkim naszym radnym wyjaśnię, że mieszkańcy właśnie ulicy Zakole to mają trochę racji ze względu na to, że ta działka przylega do tej działki rekreacyjnej, o którą żeśmy się już starali, żeby miasto pozostawiło mieszkańcom. I miasto się przychyliło, że nie będą zbywać tamtej działki, zostanie jako rekreacyjna. I ta działka to jest, proszę Państwa, obok tej działki. Także no, szkoda byłoby, też nawet nie na rękę byłoby, żeby tą działkę zbywać. Za to mieszkańcy uważają, że jeżeli to podchodzi pod rekreację, to żeby też właśnie no, wycofać ze sprzedaży tą działkę. Więc mam prośbę, żeby Państwo przegłosowali tutaj, tak jak podjęta jest uchwała. Dziękuję. Nie, to pytam się, czy chodzi o tą działkę, właśnie mam dokładnie takie same pytanie, Pani Radny. A co znaczy tego przetargu ustnego nieograniczonego? To znaczy ktoś coś mówił, czy przetarg ustny nieograniczony polega na tym, że jest ogłoszone wadium. Każdy, kto chce, przychodzi, płaca wadium i tak jakby tu na sesji podnosi rączkę i podbija cenę. Jest wyznaczona cena i każdy może. I postępowanie jest o ustalone postępowanie. 50-100 zł. Zarząd widem jest jeszcze opinii zarządu. Zarząd pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Czy to z Państwa jeszcze? Dziękuję. Uchwała jest przygotowana do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Jednogłośnie.